Jeżeli sięgniecie, moi kochani, po te rośliny, o których dziś mówiłam, pomyślicie sobie tak, dobrze, mam taką przestrzeń, takie rabaty, gdzie mogę co posadzić, które rośliny w grupach, bo wiecie o tym, że ja namawiam Was co roku, żeby nie kupować pojedynczych roślinek, tylko grupować je. Czyli jeśli po tym moim barwnym, mam nadzieję, dzisiejszym opisie postanowicie sięgnąć po ostróżki, to bardzo Was proszę, kupcie ich minimum 7. Minimum 9 i zróbcie z tego kępę sobie taką, żebyście później, kiedy one się rozrosną i zakwitną, usiedli sobie i patrzyli na łan błękitny, a nie na jakieś takie pojedyncze gałązeczki. Lepiej jest, uważam, tak komponować ogród, że zaprosić jednego roku po prostu ileś roślin jednego, na przykład właśnie ostróżki albo tylko kocimiętki, ale jedne i robić sobie te plamy kolorystyczne i od razu mieć efekt wow, jak te rośliny kwitną, niż po tym filmie po jednej roślince kupić i gdzieś tam je posadzić.